Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri i jak widzicie pojawiły się tu ciekawe postacie. Moi drodzy, jeszcze nie zacząłem sobie sezonu Wiedźm, czyli listopadowego, więc najwyższa pora to zmienić. Tutaj zobaczmy sobie miotły. Przede wszystkim z tego co widzę to będą teleporty i to... Myślałem, że wszystkie będą po 950 i tak miałem stwierdzić w dobrej cenie. Wow! Wow, do sali faraona kosztuje milion. A, niemilitowana. Nielimitowana, ale raz na 24 godziny. No dobra, no powiedzmy, że w miarę spoko. Okej. 1,5 miliona. Dom naukowca w Verdencie. No dobra, ciekawie. Więc tutaj mamy jakieś teleporciki, powiedzmy, przyzwoicie? Szukam przyjaciela. Nie szukam przyjaciela, nie potrzebuję. Tiara przydziału, fajnie. Baba Jaga, jeszcze fajniej. I kot Wacław. Kto lubi Wacki? Juliusz Słowacki. O, Włocławiak. Myślałem, że coś z Wacławem będzie. I czy tu serio ten, to coś ma się oprzeć na po prostu sklepach? Nie, no na pewno są jakieś misje. Nie ma takiej, nie ma innej możliwości w ogóle. Nie widzimy innej możliwości, a to oznacza, że trzeba znaleźć... przedmiot. I właśnie, jeszcze sprawdźmy kociołek. Może kociołek ma dla nas misję? Nie. Ale mamy jakąś miotłę złamaną. Podnosimy. Aha, dostałem złamaną miotłę. O, znajdź 5 takich, a następnie poproś Agatę ze zgardu o naprawę. O, to może być coś ciekawego. Więc myślę, że to będzie to, czym się dzisiaj będziemy parać, czyli szukanie mioteł. Złamana miotła. I już widzimy, że tutaj była pierwsza, jest jeszcze druga i trzecia, więc działamy, moi drodzy. Lecimy do tych mioteł, zbierzemy je wszystkie i zobaczymy, co nas czeka. Ale wiecie co? Strasznie cicho, więc muszę odpalić muzyczkę. Ciekawy motyw, że muszę przechodzić za każdym razem przez... jakąś mapkę, żeby odpaliła się muzyczka. Czyli ona potrzebuje jakiegoś triggera, kiedy jestem już w grze. Zamiast samego odpalenia gry. O właśnie, by the way. Machnijmy sobie tutaj od razu hodowlę zwierząt. Bo mimo wszystko to są czerwone grosze. A nie robiłem tego już bardzo dawno. Jedyne co teraz robiłem przez ostatnie chyba 3 czy 4 dni to odbieranie... odbieranie... Daily nagrody za aktywność i tyle. W sumie ta aktywność to była taka sobie. Tu jest kolejna złamana miotła, zbieramy ją, moi drodzy. Dobry przewodnik. Dobra. Kolejna miotła jest tutaj. Więc najkrótszą drogą niech nas prowadzi. Przekonajmy się, co nam zrobią te z tych 5 mioteł złamanych. Czyli obstawiam, że w porcie jeszcze parę znajdziemy. Muszę sobie by the way sprzedać te parę śmieci, bo kurde... Zapychają ekwipunek niepotrzebnie. To w ogóle muszę wywalić. Te małe eliksiry zdrowia, droga administracja, to my już gadaliśmy o tym, to dałoby się zmienić. Nagrody daily. Bo jakby one nie grają żadnej roli w ogóle dla graczy, którzy grają dłużej niż, nie wiem, dzień. Więc no, heh. Dobra. Przejdźmy sobie przez grotę, bo może się okazać, że w grocie też coś znajdziemy. No i widzicie, moje przeczucie było jak najbardziej trafne. Moje przeczucie było trafne. Mam nadzieję, że jeszcze będzie też okazja, może nie dzisiaj, ale kiedyś, zawalczyć z jakimiś wędrującymi. Mam nadzieję, że takimi, którym dam radę w walce, więc przekonamy się. Tak czy siak ruszamy, moi drodzy, ruszamy. Przesuńmy sobie tę mapkę troszkę niżej. No. Ej, a może ja po prostu przestawię tę mapę o tak? O, tymczasowo niech będzie tak. Chociaż jestem już przyzwyczajony, że tutaj jest, więc... Ale może się dam radę przestawić. Czy ja mogę zgarnąć ją kolejny raz? Nie. No i bajka, dobrze wiedzieć. Dobra, teraz tak. Jak daleko zajdziemy, zanim znajdziemy na wierzchu jakąś miotłę? Tutaj nic. Spróbujmy coś naturalnie znaleźć, tak jak to, co było w grocie. I... Nic... Wiem, że mogę po prostu wyżej podejść. Ale oj tam. Mam przeczucie, że gdzieś tu będzie miotła. Musi być. Nie ma innej możliwości, moi drodzy. Tu nic nie widać, nic nie widać.
to było? Żaba. Aha. No dobra, trochę mi przykro. Chyba pójdziemy na prościznę, co nie? Też tak myślę. Złamana. A. B. No nie ma. Dobra, plaża uchodźców może. Może plaża uchodźców nam pomoże. Ciekawi mnie, czy to zacznie jakiegoś questa albo coś. Czy może po prostu pozwoli nam po prostu zdobyć jakiś itemek taki w ramach... ciągle mam w głowie eventu, w ramach sezonu. W ramach sezonu może nam coś pozwoli zdobyć. Kurde, coś klatkuje nam trochę ta gierka dzisiaj. Nie wiem, o co biega, ale no dobra, no przeżyjemy, jakoś trzeba. I... co my tu mamy? Czy mamy tutaj jakieś miotełki? Nie. Nie. Jest tutaj! Proszę bardzo, mamy miotłę. Więc lecimy. Czy to będzie... to będzie piąta. Dobrze, to będzie piąta miotła, więc od razu wrócimy sobie do Asgardu zobaczyć, cóż nam zrobią te miotły. Co nam miotło dasz? Co tam u was, moi drodzy? Dawajcie znać, co tam u was. Lubię sobie poczytać naprawdę komentarze od was. Jest to dla mnie angażujące, że wy się też angażujecie i tak dalej, więc angażujmy się wzajemnie, moi drodzy. W razie czego przejdźmy sobie jeszcze deltą rzeczną, gdyby była szansa tam też jakąś miotłę zdobyć, bo może będzie trzeba więcej, albo może będzie szansa na zdobycie więcej. Może to taki daily jakiś? Przekonamy się. Nie czytałem tak szczerze opisu, bo nie miałem chwili nawet na to. Więc nie czytałem za bardzo opisu. Dobra, tutaj nic nie ma. Tego sezonu. Ale no, nadrobię jeszcze, nadrobię. Dzisiaj też tak trochę w biegu nagrywam, bo to jest niedziela, moi drodzy. Nagrywam to w niedzielę wieczorem, bo dzisiaj, w tym momencie, jak to oglądacie, ja pracuję. Na 12-godzinnej zmianie, drugi dzień z rzędu. Żyć, nie umierać. Dobra, przekonajmy się, co dadzą nam złamane miotły. Jeśli tylko itemek... no dobra, no to będę musiał ogarnąć, czy coś jeszcze jesteśmy w stanie ugrać od tych wiedźm. Bo myślę, że jakieś kłeściwa to chyba będą przygotowane, co nie? Tutaj było u Agaty. Dobra. Idziemy do Agaty. Wybierz miotły, teleporty, które chcesz otrzymać. No dobra, przeklęta sutenera, zalana rozpadlina, podmiejskie kanały w Verdencie, Verden część handlowa, bursztynowego bractwa, przedmieścia Verdent, Asgard obok hodowli zwierząt, pijalnia pod złotym dorszem w Verdencie. Kurde, jest tyle możliwości. A troszkę jakby... Do wyspy rozbitków? Nie, tam już mamy Tepa. Ja myślę, że to, co nas będzie interesowało, to coś z Verdentu. I ja myślę, że to będzie... to. Aha, i to jest 10 tepów po prostu. Mała miotła. No dobra. Verstejen, i co? Nic więcej nie macie mi do powiedzenia. Napar. Dowiedziałeś się, znajdują martwe płody, gałki oczne i lepiej nie wiedzieć co jeszcze. Skąd wezmę odpowiednie naczynie? Model jak... O, i tu mamy, kurde, jakiś konkret. Mamy konkret, czyli trzeba iść do jakiejś kucharki. Bo jakieś naczynie, jakaś miska czy coś. Sprawdźmy. Nic. Do jakiejś kucharki. O! Jakie mamy kucharki tutaj w tej grze? Kurde. Wiem gdzie, w przedmieściach Verdent. Więc lecimy do przedmieści Verdent, moi drodzy. I przekonajmy się, jak zdobędziemy u niej naczynie, co z tego kociołka wyciągniemy. Czy to może to będzie quest, a może po prostu jakiś itemek też nam wpadnie, tak jak z tymi miotłami, więc przekonajmy się z tym. Nie wiem, jak długi będzie ten odcinek, bo tak sobie badamy na razie w ciemno to wszystko. Ale zobaczymy. Może będzie krótki, może będzie standardowy. Tymczasem działamy, lecimy tutaj do kuchareczki. Przekonajmy się, bezpiecznie sobie popłyniemy tym razem. Chociaż jeszcze mam troszkę tych niebezpiecznych. Ale dobra, przekonajmy się, co nas tutaj czeka w związku z tym. O, Larek ma dla nas misję. Nice. Daj objaż to. Dobra, Becia, miej to. Nie no, weź no.
Babka! O! Babka, no weź no! No weź no, Andrzej! Czyli wystarczyło gdzieś tam pewnie w Asgardzie. Dobra, ale przejdźmy się jeszcze tutaj do kogoś. Jeżeli ktoś nam coś tam wrzuci. Jarkon miał chyba jakieś różności, a jak nie on, to Jasper. A, nieważne. Może Jasper? Też nie. Dobra, w takim razie wracamy do Asgardu. Moi drodzy, i przekonamy się, czy coś tam damy radę skombinować. Tylko właśnie, czy to ma być butelka, czy to ma być miska, talerz, jakiś stuś. Miska albo butelka, coś takiego bym obstawiał. Ze względu na to, że to mimo wszystko płyn z kociołka. Jak będzie, przekonamy się jeszcze w tym odcinku. Dobra, dawaj tam wracamy, nie pierdziel. Dobra, kucharka, skupmy się. Kucharka. Jeśli nie Becia, to nie wiem kto. Tu mamy room. Room tu. Benio, sprawdźmy jeszcze Benia. Może Benio. Jeszcze była ta babeczka z Wyspy Rozbitków. I nie wiem, czy ona nie była w sumie czymś na kształt kucharki. Wow, trwa zapis stanu gry. Jacie. Emocje jak przy zbieraniu porzeczek. No dobra. Szukajmy po prostu kogoś, kto będzie miał przymiot kucharki. Jeszcze sprawdźmy tutaj na górze, bo ona też sprzedawała jakieś tanie rzeczy. Dobra, to nie to. Harry sprzedaje jakieś takie jedzeniowe rzeczy. Kto nam tu może pomóc? Jeszcze pójdziemy do handlarza różności. No dobra, to też nic nam nie dało póki co. Tej alchemik chyba nie. Ewentualnie pusta butelka. Ale dobra, no po kolei. Rozkminimy to w końcu, moi drodzy, rozkminimy. Jacunia, co ty tu dla nas masz? Kupmy jedną. Dobra, nic więcej dla nas nie masz, tak? O! Rycerska poszarpana szata, co jest? Moi drodzy, zbrojka, rzadka zbrojka nam wpadła. Odłóżmy ją sobie na razie tutaj. Czyli przeglądajcie sobie takie rzeczy. Czyli tutaj będzie dużo znajdziek. Tu będzie w pizdu znajdziek, moi drodzy. Aż mnie to zachęciło połazić po całym świecie, przejrzeć wszystkie pomieszczenia. Ale nie będę wam tego robił typowo na odcinku. Ewentualnie może uda mi się zrobić jakieś zestawienie czy coś, gdzie mogę znaleźć znajdźki, żeby wam tu coś podpowiedzieć. Ale dobra, sprawdźmy, czy butelka wystarczy, czy szukamy dalej. Okej. Nie. Od jakiejś kucharki. Gdzie my jeszcze możemy mieć kucharkę? Harry. Nie miałeś nic. O, Błazen, pozdro Błazen. Jeśli nie widzieliście mojego wywiadu z Błaznem, to polecam bardzo serdecznie. Zdradzamy tam dużo sekretów Alcatri, więc może was to zainteresować. No i zestawiamy ją trochę z Margonem, więc dla graczy Margonem też coś ciekawego będzie. Ale dobra, tymczasem chyba nie zostaje nam nic innego, jak sprawdzić to. I co my tu mieliśmy? Tu mieliśmy warzywniak. Czy w warzywniaku coś będzie? Butelki na pewno są. A czy są jakieś miski dla nas? I uwaga po kolei. Jajo, przyprawy, sól. Pusty kociołek. Ewidentnie jest to dopasowane pod ten... Nie ma innej opcji. Nie, to musi być kociołek. Nie ma innej możliwości. Tutaj nic nam nie wpadło z wiedźm. Nic. Weźmy sobie od razu, zgarnijmy kwiatuchy. Dobra. Jak my stoimy z bufonami? Jeszcze troszkę. Ale w razie czego przejdźmy się i tak jeszcze tutaj po okolicach. Czyli przejdziemy się do knajpy. Tu była knajpa.
To może tam też coś ugramy. O, złamana miotła. Ej, to ja obstawiam, że za każde 5 złamanych mioteł będziemy dostawać, będziemy mogli sobie wybrać kolejne po prostu te elementy. To jest też stonks w sumie. Też w sumie stonks. Dobra, tu nic nas nie porobiło. I też nic tutaj ciekawego nie znajdziemy z tego, co widzę. Ale zbierajcie te miotły, moi drodzy, bo ewidentnie będzie warto. Skoro można sobie dorzucić jakieś fajne teleporty i one chyba nie kończą ważności, więc to też jest duży plus. Wracajmy sobie w ten sposób. Wow, w ogóle mi tak miga jasnym, ciemnym po oczach tutaj, a już jest ciemno wokół mnie, więc no. Dobra, lis. Mamy! Chwilowy kociołek wiedźmiarza. Co nam to daje? Wygląd postaci. Na ten strój sezonowy premium wyjątkowo działa przedmiot igła z nitką. Tylko czy on jest tego warty? Weź tym z tym gru twoim. Co to jest za stworzenie? Ja myślałem, że to jakieś dyniogłowy czy coś, ale nie, to jest jakieś wiedźmie coś. Najsik. Nie jest źle. Nie jest źle. W końcu tutaj widzę jakieś starania w tych strojach eventowych, bo poprzednie mi za bardzo nie podeszły. A tutaj zastanowię się nad użyciem igły z nitką, bo w sumie why not? Dobra, moi drodzy. Tyle z rozkminiania dzisiejszego. Nie wiem w sumie jeszcze jakiej długości jest ten odcinek, ale chyba takiej standardowej. Więc no cóż, przypominam wam to, co mówię co odcinek. Możecie założyć z linku, który znajdziecie w opisie, konto tutaj. Dzięki czemu możecie zyskać bonusik. Po dobiciu 25 poziomu dostaniecie sobie walutę premium, więc zawsze warto z mojego linka to założyć. Tymczasem też w opisie macie link do mojego Discorda, gdzie was bardzo serdecznie zapraszam, bo tak, bo mogę, to was zapraszam, hehe. Moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczyska w następnym odcinku, cześć!